Już tu jest, już tu stoi. Wielki boombox. Ogromny boombox JVC. Boombox znaleziony przy okazji deliverki stał się pod śmietnikiem i czekał, aż go weźmiemy. No to teraz sprawdzimy, czy on w ogóle działa. Tak, sprawdzimy. No może najpierw podepnę mu te głośniki z tyłu, bo to Głośniki są. są najwyraźniej chyba zdejmowalne. Chyba tak, ale na razie nie będę tego próbował robić. Tak, są zdejmowalne, no. Anteny nie ma, wiesz? Wyrwana jest chyba, z tego co widzę. Ten dołek to po antenie, tak? Tak, ten dołek okrągły to po antenie. Baterii nie ma. To on był po prostu taki sam z siebie, cholernie ciężki. Aha. Dobra, więc tu jest kabel jeden od A, on ma na głośników. zaciski. On ma na zaciski, wiesz, muszę go włączyć. Dobra, i ten drugi Ktoś go jest. łatał już. Już ktoś łatał, no. Zresztą widać, że coś jest nie tak z tymi kablami, one takie jakieś są. To jakiegoś jest przedłużka tego kabla, wiesz, bo ten jest grubszy w palcach. No może, nie, odwrotnie to nie było. Dobra. W dotyku jest grubszy, wiesz? No No dobra, widać, że jest. podłączyłem. To ma jakieś zasilanie gdzieś tutaj? Tak, wezmę sobie zaraz kabel od Philipsa. O, ciekawy. Jakiś tam przełącznik. A czekaj jeszcze, bo trzeba zobaczyć, czy on jest. On się już włączył, patrz. Już? No. No to działa, znaczy. On się tu już włączył, patrz. Wyświetlaczek ma. Wyświetlaczek, patrz jaki ma wyświetlaczek fajny. I szumi. I szumi. Niby jest nastawiony na tuner. Aczkolwiek. Pierwszy raz takie cudo widzę. Dobra. Działa coś tam. To tu trzeba by potem cjometr chyba smarować. Pamiętasz, to było co samo w tym szarpie, co ten. Prawdopodobnie jest coś z tym, jest brudna ta. Tak jakby trochę cicho. No, ale wolumen jest tu, znaczy się podgłaszanie. A jednak gra. Potencjometr. A, to jest włącznik, widzisz? Pamięci nie ma. Nie ma. Da się przyciszyć trochę? Pewnie nie. Chyba się nie da. Sutę ma, wiesz, trzeba by nasmarować go. Tuner działa. Zobaczymy, czy magnetofon będzie kręcił. Coś się tam dzieje, ale paski chyba postrzelały, bo się tu nie obraca. Dałeś przewijanie? Nie, dałem play. No to nie, mechanizm się nie ustawił nawet, nie podniósł. No, może to trzeba z kasetą zrobić, cholera wie. Ale to jest coś źle nastawione. Boże, pierwszy raz nie mam. No, tu coś nie działa, wiesz?
widzisz? Mechanizm się nie podnosi. No, mechanizm się w ogóle nie ten, nie podnosi nawet do przewijania, więc nie wiem, może ja coś... Patrz, tu jest tych przełączników od cholery. Nie mam pojęcia, do czego połowa z nich jest. Szczerze powiedziawszy. Może jeszcze zobaczymy ten odtwarzacz CD, ale coś mi się wydaje, że to raczej nie działa. Dlatego go ktoś wyrzucił, wiesz. Te płyty są raczej... No patrz, on ma na różne typy taśmy. Tak? Widzisz? Metal, CRO2. Aha. Wow. Ojej. Wiekowy. Tu są przyciski tego pewnie. Tak, ale nic się nie dzieje, więc chyba raczej... Nie kręci nie płytą silnik. Nawet, no. To tylko tuner działa, nie? Mhm. No jak jest na te, jak za znaleziony, no to nie jest źle, nie? Mhm. To samo ten ma drugi, oj, power na dole. Widzisz? Ten jest power tak, on standby. Ale to jest do... Patrz, jakie jest... 3D się tu zapaliło. Aha. To jest do dźwięku 3D. Aha. Nie ma nic, widzisz? Nie ruszył nawet płytą. Mhm. No. No to tutaj nic chyba w tym wypadku nie będzie. No to tyle, nie? Mhm. Tak. Częściowo sprawny. Standardowo. Radio, radio najtrudniej zepsuć, reszta mechaniki, a w radio jest tylko elektryka w sumie. No, resztę się ciężko raczej. Radio ciężko zepsuć, nie? Mhm. To no, nawet jak nie ma anteny, to najczęściej odbiera, ale w magnetofon i CD, no to są takie ruchome elementy, więc tutaj laser może jest brudny, no ale można spróbować go wyczyścić. A w magnetofonie, no to pewno strzeliły te paski napędowe, ewentualnie jakieś zębatki. Pewnie tak. No.